Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, dzisiaj bym potrzebował jeszcze dwa akcesoria, żeby wam coś teraz pokazać. Mianowicie potrzebowałem taki dość duży młotek, przynajmniej ze 2-3 kilowy, gwóźdź kolejowy, taki no dobre parę cali i trumnę. Dlaczego? Bo to, co dzisiaj wam pokażę, czyli Cosmic Desktop Epoch, jest to PopOS 2404 Alpha. Moim zdaniem prawdopodobnie jest gwoździem do trumny pulpitu Gnome. Dlaczego tak mówię i dlaczego to nie jest clickbait, zobaczycie już za chwilę na żywym sprzęcie. Ja to sobie testowałem, testuję. Pamiętajcie, to jest wczesna wersja alfa, nie wszystko tam działa. Niestety gierki nie chodzą, więc gamerzy będą zawiedzeni, bo Linux nie potrafi grać w wersji alfa, a jak zobaczycie pozostałe możliwości tego pulpitu, jak on wygląda, jak się zachowuje na prawdziwym, żywym sprzęcie, na Ryzenie 3600 z NVIDIA 1070 8 GB RAM-u, to myślę, że powiecie dokładnie to samo i padnie podstawowe pytanie, na co poszło 1 000 000 euro dla fundacji GNOME? Bo na pewno nie na rozbój pulpitu. To, co zobaczycie dzisiaj, po prostu jest wow, autentycznie. Co tu dużo mówić? Zapraszam gorąco na film. Żeby sprzęt, nie będę wam stronki internetowej pokazywał, bo każdy może sobie tam wejść na system 76, PopOS, ewentualnie tam bloga u nich poczytać i zobaczyć, jak to wygląda. W formie tekstowej powiem to tak. Natomiast ja się zajmę tym mięsem, tą najważniejszą częścią. To, co widzicie tutaj, to jest okno logowania do systemu. Na dzień dobry, układ klawiatury możemy sobie zmienić, wybrać użytkownika, ewentualnie sesję. W tej chwili tylko, to w ogóle będzie tylko i wyłącznie oparte na Waylandzie. Nie będzie raczej tutaj sesji X11. Logujemy się do tematu. Słuchajcie, przedtem przy PopOSie 2204, przy pobieraniu ISO dla NVIDIA, ja czasami miałem problem typu czarny ekran, typu monitor mi się wyłączał, cuda się działy. Dlatego pobierałem przeważnie ISO przeznaczone dla Intela i AMD i dogrywałem sobie sterowniki sam. To jest jedno kliknięcie w sklepie albo komenda w konsoli. Tutaj automatycznie mi to wszystko ładnie ruszyło. Instalator jest dokładnie taki sam jak był wcześniej, więc go nie będę tutaj pokazywał, bo szkoda autentycznie czasu. Tapetkę sobie zmieniłem inną. Cała reszta jest taka jaka jest. Cały ten pulpit jest bardzo podobny, z wyglądu przynajmniej, do tego, co było wcześniej, tak? No prawie to samo, co tu się prawie nic nie zmieniło, co to w ogóle jest za badziew, tak? Słuchajcie, ten badziew jest napisany w raście, w całości od zera, to tylko, tu już nie ma gnom 40 i tak dalej, i tak dalej. Od czego tutaj można zacząć? Popatrzmy sobie tutaj od tej strony. Wstrzymanie, jest to naprawdę wygodne, duże, fajne ikonki, ok? Mamy tutaj działający Bluetooth, jak najbardziej, przynajmniej, tak, i proszę bardzo, klikam, jest wykryte, są wszystkie możliwe urządzenia w pobliżu, to jest ok, sieć standardowo, dźwięk także działa, możemy sobie tutaj wybrać dowolne, mam akurat dwie karty, znaczy jedną kartę zewnętrzną, karta na płycie jest wyłączona, jej nie ma, tak, więc mogę wybrać sobie albo tutaj z NVIDIA wyjście na monitor i na grabber ewentualnie dźwięk, albo mój Sound Blaster Audigy 2, który sobie działa. To jest wersja PCI. Tutaj mamy tiling, ale do tego przejdę sobie deczko później. Aplikacje możemy kliknąć sobie tutaj. Pokazuje nam się taki ładny, ładny ten wybór rzeczy. Heroika postawiłem, tak jak mówiłem, żadna gra się nie uruchamia. Po logach patrzyłem, jest to wina, że nie może stworzyć okna. Czyli no to jest wersja alfa, tu się nie ma co dziwić. Tu jeszcze dużo rzeczy nie działa tak jak powinno i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Więc przynajmniej odpadnie nam 10 minut mojego giercowania i będę mu to przeznaczyć na ważniejsze rzeczy. A jest tutaj kupę fajnych spraw. Po pierwsze, aplikacje, które tutaj mamy, czyli App Store, Cosmic Files, Cosmic Settings i tak dalej, są napisane od zera w raście całkowicie. Firefox to jest oczywiście standard. Superposition jeszcze nie odpalałem, odpalę go sobie przy was. Zobaczmy dalej. Po pierwsze mamy tutaj fajnie zrobione kategorie. Możemy dodać własny katalog i do niego sobie tutaj rzucać rzeczy. Nie potrzeba żadnych rozszerzeń, nie wiadomo czego tam jeszcze, tak? Dodaję tutaj. To jeszcze jest weselej, bo ja się patrzyłem na to. W każdym razie wygląda tak. Zobaczymy czy... Kurde. Dobra. Koniec ekscytacji, tak? Koniec ekscytacji. Tu już mniej więcej mamy pokazane programy za chwileczkę.
Lećmy sobie od tej strony. Wyszukiwanie, czyli poszukamy sobie Nvidia na przykład. Pokazuje nam się to tak. Zwróćcie uwagę, jak to zasuwa. To autentycznie po prostu zasuwa. Postaram się nie wyrażać zbyt brzydko. Po te gest, tak? W każdym razie, tak jak mówiłem, stery są instalowane automatycznie. 555802. Najnowsze stabilne sterowniki są tutaj automatycznie instalowane. Standardowo otwieramy sobie jakiś pliczek, otwieramy sobie drugi pliczek, tak? Po wybraniu tego możemy sobie to oczywiście wrzucić na dany ten. Pulpity są dynamiczne, pokazują nam się kolejne tutaj, tak? Bardzo fajnie to jest zrobione. Co mi się tutaj nie te gest, to jak naciskam Alt F4 to nie działa. Znowu, kurde, Alt F4 nie działa. Tak jak testowałem ostatnio LX QT, w którąś wersję też Alt F4 nie działało. Dlaczego? Nie wiem. Alfa, to jest alfa. Pamiętajcie o tym dobrze tutaj ludzie. Zachowanie super, który wciskam, pokazuje mi w tej chwili tylko tutaj wyszukiwanie. Możemy to sobie dostosować, do tego dojdę za chwilę. To jest po prostu to, co oni tutaj zrobili, że chodzi o tak zwaną kustomizację, konfigurację. Bije gnoma, to o gnomie to nawet nie będę chyba już wspominał, ale bije również plazmę. Dlaczego? Bo jest to wygodne, bo jest to proste. Tutaj otwiera nam się to menu, ojce nam się przebijają. Tutaj, dobra, na razie je zamknę. Ok, zrobimy w ten sposób. Edytor tekstu, również edytor tekstu, tak jak powiedziałem, jest napisany od zera. Mamy info do GitHuba i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj ładnie jest, ok. Teraz tak, terminal również jest ich terminalem. Patrzcie, każda tutaj aplikacja z tych takich, które kojarzycie, to był właśnie terminal, edytor i tak dalej, to jest ich rzecz. To, że to wygląda jak gnom, tak jak powiedziałem przed chwileczką, gnoma tutaj nie ma. Gnom pod spodem nie istnieje, to tylko tak mniej więcej wygląda. To jest obraz sklep. Sklep jeszcze nie ma pełnej funkcjonalności. Działa, bo tak jak mówię, stąd zainstalowałem sobie Heroika, po prostu wpisałem Heroik, czyli mamy tutaj FlatHuby, chyba FlatHuby, tak mi się wydaje, ogarnięte. Chyba, że to było, tak, FlatHub, proszę bardzo, Heroik Launcher, wydawca. Ciekaw jestem jednej rzeczy, czy mają jakieś filtry zrobione, Chrome, czy nie, bo o tym nie Google, Chrome, FlatHub, wydawca, Google, wydawca, bla, 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 jest tak to tutaj ogarnięte, fajnie, spoko. Dobrze, że nie ma żadnych ukrytych filtrów, tak jak w Mincie, bo tam po prostu aplikacje ci znikną i czasem samemu włączać. To jest źle zrobione moim zdaniem, ale wracając do tego tematu. To jeszcze się na pewno zmieni, to jest pierwsza wersja. Aktualizacje działają, bo sprawdzałem, jest normalnie system tutaj zaktualizowany, powiem to w ten sposób. Dojdą nam tu pewnie jeszcze jakieś dodatkowe opcje później. Ustawienia, no dobra. Przejść do ustawień czy nie? Dobra, przechodzimy do ustawień i tu się zacznie taka po prostu zabawa, że to jest po prostu wow. Ja wiem, ja się ekscytuję, on się znowu ekscytuje, on znowu się prawie popluł ze szczęścia i tak dalej. Ale popatrzcie się na to. Zacznę od tapety. Zacznę od tapety. Ustawianie wszystkie wyświetlacze, możemy sobie ustawić ewentualnie inne, jeżeli chcemy, tak, dla każdego wyświetlacza. Dopasowanie tapety standard, pokazywanie tapetki są tego rodzaju, spoko, dla mnie pasują. Jestem fajny styl popołesa starego, tak, można sobie tutaj to teoretycznie włączyć. Teoretycznie źle to chyba wybrałem, a może powinno być w ten sposób, a może nie działa, bo to jest alfa, po prostu. Dobra, mniej więcej tutaj opcje mamy ogarnięte, tak. Co jest fajne, naciskamy super prawej myszki i jak bicep CE. Dziękuję, do widzenia. Możemy sobie w ten sposób tutaj temat ogarniać. Lewy przycisk myszki trzymając super robi nam to. Oczywiście full tiling ćwiartkowany z tak zwanym gapem, czyli odstępami od siebie. Ok, lećmy sobie dalej. Wygląd i tu jest po prostu kurde. Niby to wygląda tak siermiężnie trochę, tak? No, jako akcenty, które są wszędzie i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, kurde, co jest zarąbiste po prostu. Ja to zrobię w ten sposób, sobie tutaj skafelkujemy trochę. No tak, po pierwsze, jasny, ciemny, standard, nie? Tutaj, no standard taki, kurde, no co to jest? No niby się zmienia troszeczkę, teges, no to taki badziew trochę, nie? To, że się tam zmienia to nie ma znaczenia. Jak sobie zmienimy tryb, nie to, zmienimy sobie tło aplikacji i okien, to się dopiero zaczyna zabawa, bo robimy to w ten sposób. Wow! Wow! Wow!
I teraz się zaczyna gruby temat, bo możemy włączyć tło kontenera, który może być na przykład czerwony. Okej, możemy to sobie na RGB albo na heksa wrzucić, jak to chce. Jest rozbałka oczojebna strasznie, tak? No dodajmy sobie odcień interfejsu, dajmy sobie go na przykład, nie wiem, na jakiś taki dziwny kolor. Nie wiem o co dokładnie chodzi z tym odcieniem interfejsu, ale można. Sterowanie odcinani komponentów. Okej, dajmy sobie tutaj, nie wiem, na. To chyba to zmienia, tak? No nie wiem, nie jestem do końca pewny, co tu co zmienia. Chyba tak, to jest chyba to. Czyli każdą z tych rzeczy możemy osobno sobie dostosować. Czy jest to gdziekolwiek indziej zrobione? Chyba raczej nie. Okej, standard, czyli można dostosować to tak, jak każdy sobie będzie chciał, załóżmy, tego używać. Użyj kolorów z motywu możemy sobie ogarnąć. Poza tym, możemy sobie tutaj zaokrąglać różnego rodzaju style, te okienka na przykład, tak? Tutaj wygląda tak, to wygląda troszeczkę inaczej, a to wygląda jeszcze inaczej, załóżmy. To już kwestia taka osobista. Zarządzanie oknami. Odstępy, tak? Tutaj bodajże są odstępy albo wielkość, a to jest grubość akurat tej ramki, możemy sobie ustawić. Gapy to jest odstęp między oknami, tak? Tak to przynajmniej jest, teoretycznie powinno działać, jeszcze chyba nie działa. Ustawienie eksperymentalne. Działa. Więc aby ktoś chciał sobie to się pobawić, to proszę bardzo. Jest to zrobione zarąbiście, powiem to tak, autentycznie po prostu jest to zrobione zarąbiście. Można tak sobie fajnie dostosować system, że pod siebie, pod mój własny wygląd systemowy i tak dalej, i tak dalej. Ja to przywrócę do w miarę normalnego wyglądu, żeby nie waliło za bardzo po oczach. Okej, oczywiście wszystko można sobie eksportować, czyli zapisać i wypisać. Pomyślcie sobie, ile teraz pojawi się dystrybucji, która każda będzie inna, bo zmienili kolorki, albo zmienili akcent, albo cokolwiek innego, tak? To jest dopiero początek, autentycznie. Jedźmy sobie dalej. Panel. Dwa panele mamy, górny i dolny, tak? Możemy chować panel, także górny. Zmienia się górny panel, proszę bardzo. Pozycja na ekranie. Panelu. Lewo, prawo. Czyli już nie ma przyklejonego panelu do góry. Tylko jak mamy zarąbiście długi monitor, to możemy sobie po tych stronach to ogarnąć, nie? Dodatkowo ten panel może być skonfigurowany po drugiej stronie. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Plus możemy ustawić go sobie na dowolnym monitorze, jaki chcemy. Ja tego jeszcze nigdzie takiej funkcji nie widziałem. Przerwa pomiędzy panelem i tak dalej, to o widzicie, tutaj się zmniejszyło, nie wiem czy to będzie widać. W każdym razie tak jak plazmie. Rozmiar duży, mały, duży, mały. Jak ktoś chce, tak sobie dostosuje. Dajmy sobie większy i tadam. Jest panel przeźroczysty. Żadnych rozszerzeń, żadnych dodatków, to się nie powinno rozwalić. Bo wiadomo, jak wygląda temat w GNOME. W GNOME się dodaje rozszerzenia, żeby zacząć tego używać, bo GNOME to jest w ogóle specjalna filozofia, jeżeli chodzi o pracę. To jest inny styl pracy, ja wam o tym kiedyś opowiem. Mianowicie większość ludzi dostosowuje GNOME'a żeby wyglądały, nie wiem, jak macOS, jak Plasma, jak cholera wie co jeszcze, zamiast pracować tak, jak oni tam wymuszają. Natomiast tutaj w popie będziemy mogli to wszystko zrobić sami, ogarnąć, bo te funkcje są wbudowane w pulpit. Teraz dock. Dock możemy całkowicie wyłączyć, jak nas denerwuje, albo go włączyć. Możemy go sobie również zrobić po lewo, po prawo i tak dalej, i tak dalej. Dowolnie praktycznie, jak chcemy mieć to skonfigurowane. To samo różne wyświetlacze dotyczy, tak? Przerwa między dołem, a tak dalej. Buch, dziękuję, odstaje nam tutaj bardzo fajnie. Rozszerz dock, czyli robi nam taki długi paseczek, tak? No i tak samo wygląd. Dopasuj, możemy zrobić sobie jasny albo ciemny ewentualnie, aby ktoś tam wolał w ten sposób temat mieć tutaj ogarnięty, tak? Więc jak widzicie, konfiguracja tego jest naprawdę kurde, kurde. No jest po prostu kurde, tak? Oczywiście przeźroczystość także jest możliwa do zastosowania, czyli lekko, żeby nam tegowało. Aplety w doku. Też możemy osobnie sobie tutaj pokonfigurować. Coś nam nie pasuje, wywal. Po prostu weź i to wyrzuć do śmieci, tak? Możemy dodawać sobie tutaj applet, które są możliwe, typu tiling, czyli stąd rzeczy przenieść.
Na dół, jeżeli byśmy chcieli coś takiego mieć tu pod ręką. Jeżeli macie laptopa, to na laptopie jest to zarąbiście zrobione, jeżeli chodzi o gesty, przewijanie pulpitu, góra, dół i tak dalej. Ja w tej chwili tutaj mam tutaj tego jogę 13, jogę 13 od widza, bardzo dziękuję, tak, z dotykówką do kompletu. Jak wyjdzie pełny pop, to na pewno to przetestuję na tym laptopie, ale dopiero jak wyjdzie pełny popik. Kiedy? Jeszcze nie wiem. Obszary robocze. Obszary robocze możemy sobie wspólne lub tak dalej, możemy dać sobie również poziome. Czyli nie musimy mieć tego przewijanego tak góra-dół, ale możemy mieć lewo-prawo. To do Was należy wybór. I to jest piękne, bo system 76 nie narzuca użytkownikowi, masz robić tak, bo ja tak chcę, bo jestem nie wiadomo kim, tak? Słuchaj, człowieku, chcesz używać tak, używaj w ten sposób. Nie chcesz, to sobie zrób tak. To jest podejście do społeczności, do ludzi. Otwartość, tak, że to jest wasz system. Ja wam nie będę narzucał tego, że macie mieć góra, dół albo coś tam, bo ja tak chcę. I nie wolno inaczej, używajcie rozszerzeń, które rozpieprzają nasze gnom, pulpit, tak? Nie. Chcesz wybrać, to sobie wybierz. I to jest zarąbiste, moim zdaniem, podejście tutaj. SuperK, możemy sobie, tak jak powiedziałem przed chwilą, Upper Workspaces albo aplikacje. Super, włączamy, dziękuję. Dajmy sobie tutaj Workspaces. Ok, chcę mieć tak, mam tak. Wyświetlacz. No tutaj, że dużo rzeczy nie ma. Tak jak widzicie, podstawowe rzeczy są tutaj, tak? Zasilanie. Trzy możliwości: oszczędzanie, tryb wysokowydajny, czyli wszystko na full. To możemy sobie powłączać. Urządzenie wprowadzenia danych, klawiatura, myszka do konfiguracji, jak to tutaj de facto chcę. Dajmy sobie myszkę. Tutaj mi brakuje, coś mi tu brakuje, kurde, nie wiem, z ustawień, bo prędkość przewijania jest, naturalne przewijanie, prędkość myszki, czegoś mi tu brakuje, nie wiem. Właśnie, jeżeli chodzi o gesty i tak dalej, być może jak on wykryje, to czpada. Albo nie wiem, jak to się będzie tam, płytkę dotykową, czy cholera wie co jeszcze, to wtedy to ustawienie się tutaj dodatkowo pojawi. No w tej chwili tego nie testowałem, więc nie wiem. Czas, język, no to jeszcze nie do końca działa. Nie można nic tutaj wybrać na teraz praktycznie. No tyle jest zrobione. System i konta. Użytkownicy też nie ma tutaj jeszcze rzeczy. Powtarzam po raz kolejny, wersja alfa. Pierwsza wersja alfa. I zobaczcie, ta alfa tutaj. Ja sobie na niej siedzę i tutaj nie było ani pół crasha, ani pół zawiasu, nic. To po prostu działa. Pomijając temat, że nie chodzi mi gaming, nie chodzi Lutris, znaczy nie Lutris, tylko Heroic, to naprawdę to jest pikuś w tej chwili, bo tutaj chodzi o ten pulpit, tak? Jak to się zachowuje? To już szczerze mówiąc, niektóre inne pulpity na G, powiem to tak. Niby stabilna wersja się potrafi wysypać przy zmianie kolorków, a tutaj nic takiego się nie dzieje, a funkcje są cholernie zaawansowane, autentycznie. Info, na czym to stoi, proszę bardzo, Wayland Cosmic, prawdziwy Ryzen jest tutaj nam de facto ogarnięty. No to jest chyba dokładnie to samo, przejść sobie ładnie można, tak? To jest to, zamknijmy. Chociaż nie będę tego, chamsko to wygląda trochę, no ale trudno. Zróbmy sobie kolejną rzecz, odpalmy sobie kilka rzeczy. Wiadomo, robi się mega bałagan na ekranie, tak? No bo tak to mniej więcej wygląda. Co można zrobić sobie tutaj między innymi? Włączyć tak zwany tiling, czyli dajmy sobie tutaj tiling, widzę, o, pozmieniałem kolorki tego nawet, nie? Auto tiling, bomba, nie? Fajnie tutaj nam ogarnia, ale trzymając klawisz super, mogę zrobić coś takiego, tak? A wiecie, co mogę jeszcze zrobić? Zrobić to na przykład tak. Orzesz Q! Orzesz Q! Dowolne okno wkładamy w drugie okno i robią się zakładki. Kto to kiedykolwiek widział, poza tym, że kiedyś prezentowałem takie te możliwości na filmie w newsach? Dobre, nawet bardzo cholernie dobre. Teraz super shiftem oczywiście możemy sobie to ładnie przesuwać, tak? Strzałki góra, dół i tak dalej możemy to ogarniać. Jeżeli ktoś jest koderem, uwielbia tilingi, ale tiling wiadomo, że jest ograniczony mocno, no i teges, ale chciałby mieć takie połączenie. To jest nim właśnie PopOS Cosmic Epoch Rust, w tej chwili tak to nazwę, powiem to w ten sposób. Myślę, że to jest rzecz idealna. Jasne, że to nie będzie zużywało tak mało RAMu jak i3, czy BSPWM, czy inny Tiling Manager. Jasne, ale jest to kurde wygodne i jest to ładne. Pewnie, że jak ten pulpit się nazywa? Zapomniałem, ten na Wilandzie Tiling cały.
który nie działa na Nvidia. Hyperland podobno jest bardzo fajny i tak dalej. Nie wiem, mnie to tak. Z możliwości, które jeszcze tutaj dodatkowo są, to nie jest wszystko, co można tutaj sobie zrobić. Można to bardzo fajnie dokonfigurować do kompletu. Popatrzcie, możemy ustawić sobie, żeby były na przykład nowe obszary robocze, jako kafelkowanie, albo jako pływające okna, nawigowanie, super strzałki, przesuń okno, super strzałki, przełącznik super G, super G. Dziękuję, trzymam klawisz, super, jadę sobie tak, super, prawe myszki, robię sobie w ten sposób. Ewentualnie przerzucam to po prostu na ten. Podziel w pionie, pionowie, to już jest zasługa bardziej tych rzeczy tutaj. Jak widzicie, to cały czas się grupuje. Co do funkcji grupowania, maksymalizacja pływające, zrób zrzut ekranu okna. Czyli nie musicie kombinować, szukać na klawiaturze. Prawy zrób zrzut ekranu, Bóg dziękuję i temat powinien tutaj działać. Przenoszenie do układów oczywiście roboczego, do innego, zewnętrznego i tak dalej. Zakrywające okna, jakieś funkcje i tak dalej, jak najbardziej tutaj są. Rozgrupowałem to właśnie. Możemy całkowicie temat tutaj wyłączyć, bo nie chcemy tego mieć. Rozdziel grupę okien. Dziękuję, grupa jest rozdzielona. Coś zaje bardzo fajnego, autentycznie. Myślę tak, jeżeli będzie pełna wersja tego. Trzeba właśnie w ogóle jeszcze jedną rzecz tutaj powiedzieć. System 76 powiedziało, że Cosmic jest udostępniony już w tej chwili dla praktycznie wszystkich głównych dystrybucji Linuxowych. Czyli możecie tą alfę spotkać w Archu, w Fedorze, jakichś tam innych dziwnych rzeczach, że ten pulpit będzie promowany we wszystkich dystrybucjach Linuxowych. On nie będzie zamknięty tylko do PopOS-a i to jest zarąbista rzecz, bo coś mi się wydaje, że jak to będzie działać dobrze, to ja po prostu pożegnam XFCE i zacznę używać tego, bo to jest naprawdę bardzo dużo fajnych funkcji. XFCE się już praktycznie nie rozwija. Mateusz leży i praktycznie to jest Teges. GNOME to jest katastrofa, której się używać normalnie nie da, chyba że potrzebujecie specyficzny workflow, tak? Natomiast Plasma dla mnie jest zbyt skonfigurowana, no i ma kupę błędów. To jest jeden wielki niestety błąd. Poprawki, poprawek do poprawek i może pod koniec życia 6.1 da się tego używać. Natomiast jeżeli to będzie działać poprawnie, będą fajne rozszerzenia tutaj, w sensie na przykład miernika zasobów, tak jak ja mam w XFCE, tak? Bo nie wiem, czy tutaj widać, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Na szybko, to jest mój pulpit OpenSUSE Leap 15.6. Tu mam taki fajny miernik ekranu, który mi pasuje. Po prostu miernik systemu, gdzie widzę temperaturę, prędkość procesora, wszystkie inne rzeczy. Jeżeli takie rozszerzenie będzie w tym kosmiku nowym, to ja to po prostu przechodzę z automatu, bo myślę, że będzie naprawdę bardzo ok. Takie rozszerzenie jest mi po prostu potrzebne. W innych pulpitach praktycznie tego nie ma. Wracamy do naszego ładnego kosmika. No, w tej chwili, tak jak mówię, skróty klawiszowe nie do końca działają, AltF4. Może to jest wina Waylanda, bo Wayland nie ogarnia niektórych skrótów klawiszowych, aby ktoś nie wiedział ogólnych. Ma z tym zarąbiste problemy, no ale cóż, to jest po prostu Wayland. Być może zostanie to po prostu dopracowane, nie? Teraz tak, tu możemy sobie kliknąć prawym, nie możemy, wyłączmy to całkiem, dobra. Oprogramowanie, ja sobie tak jak mówię, zaraz wam pokażę tutaj benchmark Superposition, to pewnie na końcu go puszczę całego. Jak widać, no w tej chwili nie ma tutaj LibreOffice'a, jest program mailowy wrzucony. Wideo, zobaczmy sobie na wideo, czy się w ogóle uruchomi. No, niestety, no pewne rzeczy nie działają, bo po prostu nie działają, bo to jest alfa. To jeszcze nie ma tutaj co dziwić. Z rzeczy, które chciałbym sobie jeszcze tutaj zobaczyć, czy działa mi sieć, bo tu są jakieś dziwne partycje. To są partycje pewnie od odzyskiwania. Zaraz sobie zobaczymy, jaki to jest podział partycji. To stoi na 480 SATA. No i tyle mamy partycji. Wiadomo, jedna partycja jest partycja recovery, czy odzyskiwania systemu, z tego co widzę. Jest tutaj swap 4 GB. Automatycznie jego nie robiłem, dałem automatyczne robienie partycji. Na dzień dobry można ten cały system szyfrować, jak ktoś chce, ja tego nie robiłem, nie potrzebuję takich rzeczy, nie? Ogólnie tak nam się tutaj temat prezentuje. To jest FAT, czyli startówki. To jest pewnie recovery, tak, to jest recovery. A tutaj X4 oczywiście, bardzo dobrze, że BTRFS-a nie wpieprzyli, bo to jest masakra, czasami system, który zwalnia. Cuda się tam dzieją, rośnie to wszystko w ogóle i ja się nie z tej dzie że ziemi dzieją na BTRFS-ie. Dlatego powinno się korzystać z normalnego E4. A jeżeli ktoś jest zaawansowany, chce się z tym bawić, potrzebuje jakichś migawek, nie wiadomo czego jeszcze, proszę bardzo, nie? Ale zwykłe distro dla normalnego użytkownika powinno stać na czymś stabilnym, bardzo cholernie.
takim systemem plików jest X4. Są tutaj snapy? Nie wiem, ale chyba nie, bo są flatpaki. Możemy to sobie sprawdzić. Mam tutaj NeoFetch'a jakby coś. NeoFetch, przy okazji zobaczycie, jakie tu jąderko sobie stoi. Zaraz powiększę, spoko, ogarniemy tematykę. Kurde, miał być krótki film, a znowu wychodzi takie jak zawsze. 693 jądro, tak to nam tutaj wygląda. Nie ma snapów, z tego co widzę, tylko flatpaki sobie tutaj stoją. Resztę widzicie, jak się tutaj nam prezentuje. Jeżeli chodzi o zajętość RAMu, przy takiej pracy, gdzie ja ciągle coś tutaj robię, pokazuję i tak dalej, 1,6 GB. No kurde, to już powinno zbuforować nie wiadomo jak cały system, a on tego de facto, można powiedzieć, nie robi. Odpalę wam to, jeżeli się da, bo nie wiem, odpalam to pierwszy raz. Nie wiem, czy to w ogóle to ruszy. Chyba nie ruszy. No chyba nie do końca chcę to. No nie działa. Być może brakuje tutaj pełnej obsługi sterowników. Być może, nie wiem. W każdym razie, no benchmarka też nie zobaczycie, bo nie działa po prostu. Czyli tak jakby brakowało obsługi, nie wiem, może tego EGL-a albo zaawansowanych rzeczy w tym pulpicie na przykład, tak? No bo, no ni hu hu. Albo jakiś bibliotek, czegokolwiek. Nie wiem, nie chcę wnikać, bo to nie ma najmniejszego sensu przy takim stanie de facto, znaczy określeniu, bo to stan jest bardzo dobry, to widać, nie? Jak to nam się zachowuje. Ale no nie ma co się czepiać aż takich rzeczy. No widzę, że jeszcze Cosmic, Screenshot i tak dalej, jak najbardziej tutaj jest. Słuchajcie, kończymy, bo i tak jest pół godziny gadania w tym filmie. No nie dało się krócej, no jak mam krócej, coś taki tyle funkcji tutaj wam pokazać. Nie wiem, niektórzy pokazują to w 6 minut i jak, no wiem z tego, co oni pokazują, bo to są jakieś, nie wiem, dyskoteka całkowita. Natomiast myślę, że w moim filmie zobaczyliście na żywo, jak to pracuje, jak się zachowuje, jakie są mniej więcej dane funkcje tego, nie? Tak jak mówię, jak się pokaże wersja beta czy coś, to już będzie można więcej powiedzieć na temat tego wszystkiego. Chociaż ja już mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, to jest gwóźdź do trumny Gnome, po prostu. Większość ludzi na pewno się przerzuci z Gnoma ze względu na ograniczenia, na wymagania, na to, co tam się dzieje, że mają gdzieś społeczność, że oni mają jakąś swoją filozofię i tak dalej, która no jest tylko ich. Bo ludzie muszą dostosować tamten pulpit rozszerzeniami, a rozszerzenia w tamtym pulpicie rozwalają tamten pulpit. Znowu się powtórzę. Natomiast tutaj to wszystko jest wbudowane i zasuwa. To po prostu zasuwa. Zasługa Rasta na pewno też. Ponad dwa lata ciężkiej pracy deweloperów z System 76. Ja chylę głowę, co oni za to tutaj po prostu zrobili. Bo zapowiada się rzecz zarąbista. Jeden z najlepszych pulpitowych linuxowych pulpitów. O, nawet Czesiu przyszedł, proszę bardzo. Dzień dobry, mamy tutaj Czesia. Słuchajcie, dobrze ludzie, ja tutaj kończę temat, tak, bo Cześć zaczyna tutaj czesiować troszeczkę, tak. Mam nadzieję, że wam się taka prezentacja podobała. Każdy może to sobie ściągnąć, odpalić. Nie wiem, czy to ruszy na VirtualBoxie, innych maszynach wirtualnych. No przepraszam, ale mnie tutaj tak jest. Myślę, że warto to przetestować i zacząć się przyzwyczajać, bo kurczę, fajnie by było, gdyby to stał się główny pulpit linuxowy. Po prostu wiadomo, że nie powinien być jako jedyny, na pewno nie, bo każdy użytkownik powinien mieć wybór tego, co chce używać, w jaki sposób, ale konfigurowalność, zasobożerność, której tutaj praktycznie nie ma, bo jest naprawdę bardzo, bardzo lekko jak na takie funkcje, zasuwa i myślę, że stabilność też, chociaż no wiadomo, jak będzie, to się okaże w praniu, tak? Po paru aktualizacjach, czy tam Ubuntu, czy czegokolwiek jeszcze innego, to jest inna bajka. Ale jak na Alfę, to jest autentycznie bajka. Zresztą, kurde, no, jak można ściemniać, pokazując wam działający system na żywym, prawdziwym sprzęcie? Bardzo dziękuję za obejrzenie, za łapkowanie, wspomaganie, paczkowanie tutaj, ogarnianie wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Miłego zapoznawania się z nowym Pop!OS-em Epoch 2404 Cosmic. Dokładnie tak i co? Widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuxa. Pozdro, papa, cześć.